naszą kolejną mawikową wyprawę czterodniową. Tym razem jesteśmy na Dolnym Śląsku i naszą wyprawę szlakiem pałacowym rozpoczynamy od miejscowości Korpielowice, niedaleko Wrocławia, gdzie znajduje się piękny renesansowy pałac odrestaurowany, w którym w tej chwili jest hotel i restauracja. Zamek nasz tutaj jest uwidoczniony. O, proszę bardzo, to jest ten. I tutaj ten zameczek będziemy sobie zwiedzać, a pozostałe już w większości byliśmy, słuchajcie, byliśmy tutaj prawie wszędzie. Także byliśmy. Także idziemy sobie teraz od strony ogrodu, zobaczymy jak to tam wygląda. Jesteśmy w Bożkowie. Mało, że zamek to jeszcze żaby znaleźli. Zaraz będą całować. To ty musisz. To ty musisz. Nie, dlaczego? Wyście znaleźli. Szamrok, chodź. Wow, i tu wjeżdżały karoce. Słuchajcie, ja wszędzie potwieram. Ja was oprowadzę. Dobra. Puszczę was na jakieś godzinę czasu. Dobrze. Spokojnie, bo ja nie chcę być nagrywany. Okej. Dobra, dobra. No. Okay. To jest cały pałac myśliwski i pałac magiczny. On jest na pierwszym miejscu w Polsce. Proszę. Panie, tu nie było dnia, żeby coś się działo na naszej szkole. To zawsze wybory były. Po tej stronie kabiny były, po tego kominkiem komisja była. Dziwy piec, słuchajcie, do ogrzewania centralnego. Wejdziemy teraz do sali balowej. Matko, jaka piękna. Patrzcie, sala balowa. A to wszystko skóra. To jest zrobione z prawdziwej skóry. Tutaj też kominek, proszę. Tu także kominek. Przepiękny hol. Piękne. Patrz na te tapety z tej strony. Patrzcie, i tutaj był nawiew powietrza ciepłego. Tak, ja sobie. A teraz wyjdziemy. Pamiętasz jak było? Tutaj było. Tak, tak, tak. Tu wjeżdżała karoca, był odbierany jaśnie hrabia. Albo ja. A to co to jest? Takie rzeźby, które pewno mogły być w ogrodzie, wiesz?
Mówię, jeżeli panu znane, to bardzo proszę. Uwaga, strzelamy, będzie bardzo głośno. Jest pan gotowy? Teściowa tu jest, nie ma szans. Ja już nie dziwię się, bo wszystko jest wilgotne. Ktoś to wczoraj nie włączył usłyszaczy. Wodzu mi ustawia. Proszę. Uwaga, strzelamy.
obijam od spodu. Nie radzę. Strzelało się.